Cześć, witam Was z porannego spaceru. W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam opowiedzieć o książkach, które demitologizują obraz państw, które znacie, czyli po prostu burzą ten obraz, który pewnie większość z nas ma przed oczami, kiedy myśli o Danii, o Kanadzie, o Gruzji, albo o Szwecji czy Norwegii. Na przykład o Danii. O Danii mówi się, że to jest jeden z najszczęśliwszych krajów świata. Zresztą to samo mówi się o Norwegii. Skandynawia jako taka, to są w ogóle kraje, które często są stawiane za wzór, jako taki ideał otwartego społeczeństwa. No i to też jest w pewien sposób mit. Stany Zjednoczone, American Dream, którego raczej już nie ma. A trzeba się też zastanowić, czy w ogóle kiedykolwiek był. Jest jeszcze Kanada, czyli przykład otwartego, liberalnego społeczeństwa, które po przeczytaniu książki, którą chcę Wam polecić, okaże się, że niekoniecznie takim społeczeństwem jest. A no i jest jeszcze Gruzja, czyli otwarty, przyjazny, bardzo ciepły kraj, który po przeczytaniu książki, którą chcę Wam polecić, będzie wydawał się zupełnie inny. Ale ładna jesień, nie? Ten film to się chyba powinien nazywać Kolory jesieni. Chodźcie, chodźcie do domu, opowiem wam o tych książkach. Właśnie mi koleżanka napisała, że recenzja Filipa Springera książki 12, nie myśl, że uciekniesz, którą wrzuciłem wczoraj na bloga, to jest najlepiej napisana recenzja do tej pory, moja na blogu, według niej. Więc zachęcam Was do przeczytania, bo to jest właśnie recenzja książki, która dekonstruuje obraz Danii, jaki mamy. No dobrze, więc czas na książki, które zmieniają obraz patrzenia na różne kraje świata. Mam ze sobą 6 książek i zaraz Wam o nich wszystkich powiem. O niektórych będzie bardzo krótko, bo już o nich mówiłem tutaj na kanale albo pisałem na blogu, więc będę Was odsyłał do nich też, do ich recenzji na blogu. Wszystkie linki znajdziecie na dole. No więc zacznijmy od książki, która już się rzekła, czyli od nowej książki Filipa Springera. To jest książka o Danii, 12 nie myśl, że uciekniesz. I ta książka rozmontowuje nam obraz Danii, jaką znamy. Bo tutaj społeczność Danii, jakby małe społeczności duńskie pokazane są jako takie bardzo opresyjne, takie, które nie pozwalają się wychylać ponad jakiś przyjęty standard. To jest zupełnie coś innego niż ta znana, popularna sztuka życia hygge, taka sztuka komfortowego, spokojnego, cieplutkiego życia, która się z Danią kojarzy i która jest od jakiegoś czasu bardzo mocno popularna w Polsce. Więc jeżeli chcielibyście przeczytać coś takiego kontra hygge, to bardzo polecam Wam tę książkę. Jest już recenzja na blogu, więc bardzo mocno Was do niej odsyłam. 12. Nie myśl, że uciekniesz, Filip Springer. I jak już jesteśmy przy Skandynawii, to dwie książki o Norwegii i o Szwecji. To nie są klasyczne reportaże, to w ogóle nie są reportaże, bo książka Filipa Springera jest takim hybrydowym reportażem, o którym piszę więcej na blogu. A na przykład ta książka o Norwegii, to też jest książka, która nie pokazuje nam bogatego kraju, w którym życie jest piękne i urocze. Tutaj ta książka pokazuje nam Norwegię, która zmaga się z wieloma problemami i to jest taki zbiór esejów tak naprawdę. Więc nie czyta się tego lekko, łatwo i przyjemnie, ale jest to bardzo ciekawa książka z tego względu, że bardzo dużo możemy sobie odnieść rzeczy do Polski. Tutaj Nina Witoszek pisze, jak pewne rzeczy zorganizowane są w Norwegii. No i możemy sobie porównać to, jak to wygląda w Polsce, u nas. Jakoś się ciemno zrobiło, słońce zaszło. Thank you.
inną świetną książką, która też opisuje nam Norwegię nie taką, jaką sobie wyobrażamy, jest Jeden z nas, Asne Seierstad. To jest książka o Andersie Breiviku, czyli o tym facecie, który przeprowadził taki najkrwawszy atak terrorystyczny właśnie w Norwegii. To było już, Boże, to było bardzo dawno, jakieś 8-10 lat temu. I to jest świetnie napisana książka, reporterska, ale to jest taka powieść reporterska, więc trudno się od niej oderwać. I to jest bardzo mocna książka. Książka o Andersie Breiviku, Jeden z nas. Pozostając w klimacie skandynawskim, Moraliści, czyli książka o Szwecji Katarzyny Tubylewicz. Ja teraz jest znowu za jasno, no bo słońce wyszło. To są rozmowy na temat Szwecji prowadzone przez polską reporterkę, która w Szwecji mieszka, i te rozmowy są przeplecione takimi esejko-reportażowo-felietonistycznymi tekstami. To są takie, te teksty są takim wprowadzeniem do rozmów i te rozmowy są niezwykle interesujące. To jest jedna z lepszych książek, które w ogóle czytałem. Nie tylko o Szwecji, ale i o Skandynawii. To jest taka książka, która mówi o problemach, które w Polsce też mamy, albo które będziemy mieć bardzo niedługo. I w tej książce pokazane jest, jak Szwecja sobie z pewnymi problemami poradziła i też z jakimi problemami sobie nie poradziła i dlaczego sobie nie poradziła. Więc to jest taki, no nie powiedziałbym podręcznik, ale dzięki tej książce możecie sobie zobaczyć, jak w różnych krajach na przykład rozwiązano problem właśnie z imigrantami, albo jak się żyje w wielokulturowym społeczeństwie. Bardzo dużo sobie tutaj rzeczy pozaznaczałem w tej książce. Nie wiem, czy widzicie. To są wszystko zagięte rogi, bo ja zaginam rogi, jak nie mam niczego do podkreślenia. No i jak widzicie, sporo sobie tutaj pozaginałem. Bo ta książka naprawdę jest taką bazą wiedzy. Myślę, że świetnie nadawałaby się jako książka dla polityków, jak rozwiązywać w Polsce pewne sprawy, z którymi sobie nie do końca radzimy, a z którymi Szwecja sobie radzi. A jeżeli sobie nie radzi, to pokazuje też, co nie działa i na co zwrócić uwagę, żebyśmy my wiedzieli, na co zwrócić uwagę, kiedy u nas coś nie będzie działało. Skomplikowane to. Wyjeżdżamy ze Skandynawii, ale nadal jesteśmy tutaj w euroazjatyckim kręgu, bo Gruzja. Gruzja, czyli pokazucha. Pokazucha na gruzińskich zasadach. Tak się ten tytuł książki brzmi w całości. Autorką jest Stasia Budzisz. To jest debiutancki zbiór Stasi Budzisz, który wyszedł chyba we wrześniu. I to jest książka, która pokaże Wam Gruzję zupełnie inną, nie taką jak ta, którą nam się przedstawia na przykład w popularnych książkach podróżniczych albo na blogach. Gruzja jest bardzo popularnym kierunkiem, znaczy bardzo, no nie tak jak Egipt, ale staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem podróży i my bardzo często jedziemy do Gruzji, myśląc o niej jako o bardzo gościnnym, otwartym, ciepłym kraju, a Stasia Budzisz pokazuje, co jest pod podszewką tej gościnności i o co chodzi z pokazuchą. I wyjeżdżamy z Europy, jedziemy do Ameryki Północnej. Najpierw Kanada, czyli 27 śmierci Tobiego Obeda. I to jest znowu książka, która pokazuje nam Kanadę nie jako ten piękny kraj z pięknym, inteligentnym i bardzo postępowym premierem Justinem Trudeau. To jest kraj, który owszem ma tego premiera, który to premier robi bardzo wiele ważnych kroków, symbolicznych kroków. Na przykład, może znowu jest ciemno, na przykład w związku z pojednaniem między autochtoniczną, tak to się chyba mówi, ludnością, a ludnością, która przybyła do Kanady z Europy. I to jest książka, która pokazuje, jak ten proces jest trudny, ale to jest też książka, która zupełnie odziera Kanadę z tego takiego wizerunku postępowego kraju, w którym wszystko jest super, który przyjmuje uchodźców z otwartymi ramionami, bo
niedawno Kanada przyjęła uchodźców z Bliskiego Wschodu i wszyscy mówili o tym, jaki to premier Trudeau jest super. A ta książka pokazuje, co stoi właśnie za tą fasadą. To jest w ogóle najciekawsze w tych wszystkich książkach, że one pokazują to, co stoi za tym takim bardzo często pustym wizerunkiem, który kraj, jakiś dany kraj ma. To jest w tych książkach najciekawsze. One po prostu odzierają te kraje. Z czego? Z takiego przelukrowanego wizerunku bardzo często. Zostajemy w Ameryce Północnej, ale zjeżdżamy troszeczkę na południe do Stanów Zjednoczonych. To jest książka z serii amerykańskiej wydawnictwa Czarnego. I generalnie cała seria to jest seria, która nam demitologizuje Stany Zjednoczone, pokazując, że American Dream to wcale nie jest taki słodki American Dream. I w ogóle polecam wam całą serię. O, tutaj ją mam. Ale tę książkę wam chciałem pokazać, bo ona jest całkiem świeża, pojawiła się w tym roku. A po drugie opisuje ten taki, no chyba najbardziej po prostu odziera Amerykę z tego fałszywego wizerunku. Charlie LeDuff Shit Show. Pisałem o tej książce na blogu bardzo niedawno, więc polecam wam zajrzeć do recenzji. A i teraz przypomniała mi się jeszcze jedna książka. Książka o Japonii. Książka o Japonii, Kwiaty w pudełku. To jest książka o kobietach w Japonii, tak dokładnie mówiąc. Karoliny Bednarz. Przypomniała mi się ta książka z tego względu, że dzisiaj na bloga też, ale po prostu do mojego podcastu wrzuciłem nowy odcinek właśnie z tą autorką tej książki, w której rozmawiamy o literaturze japońskiej, o literaturze z Japonii, którą możecie czytać w Polsce. O tych najfajniejszych, najciekawszych książkach Karolina poleca. Ale jeżeli chodzi o tę książkę, to w tej książce też Karolina Bednarz dekonstruuje ten mit o Japonii, o nowoczesnym społeczeństwie, które jeździ niespóźniającymi się pociągami i jest takie postępowe. Oczywiście jeździ tymi pociągami, one naprawdę się nie spóźniają, ale to społeczeństwo nie jest wcale tak postępowe, bardzo mocno jest osadzone w tradycji i ta tradycja wywiera niezwykle mocny wpływ na życie kobiet w tym kraju. W jaki sposób wywiera? No to odsyłam do tej książki. Bardzo dobra książka, naprawdę. Kwiaty w pudełku, Japonia oczami kobiet. Dużo tych książek było dzisiaj, więc pewnie jesteście zmęczeni, tak jak ja, gadaniem o nich, więc zostawiam was już z przemyśleniami na temat, jaką książkę z tego zestawu przeczytać. Wszystkie książki i wszystkie tytuły tych książek znajdziecie poniżej. Recenzje, jeżeli pojawiły się na moim blogu, któreś z tych książek, a w większości się pojawiły, to też tam znajdziecie. Jeżeli podobał wam się ten filmik, to oczywiście dajcie łapkę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no to oczywiście zasubskrybujcie kanał, bo będzie mi bardzo, bardzo miło. Im nas więcej, tym lepiej. No, to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem.